Bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail 11. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować naszą podróż. Tym razem wyjeżdżamy ze stacji Opoczno i następne planowe zatrzymanie na stacji Włoszczowa Północ. I mamy 3 minuty opóźnienia. 4. No cóż. Takie życie. Raz był błąd symulatora, za drugim razem staliśmy na czerwonym. 60, widzicie, mamy. Wjeżdżamy na semafor krańcowy stacji i się rozpędzamy. Znaczy semafor wjazdowy stacji. No szybciej się nie da rozpędzać. Franczareczka się uruchomiła. Wszystkie urządzenia na przejeździe są sprawne. To już jest moje do 160 na szlaku, więc no, już nie muszą być wiadukty. Jakby były wiadukty, to by pewnie może tu i 200 było.
kolejne ciekawe opóźnienia będzie w Pilichowicach. Pilichowice i Olszamowice są też gdzieś takie bardziej znane miejscowości dla mnie. Ta trasa była w tym prologu, nie? Już od Pilichowic. Jak mi się coś wydaje. Z jakim opóźnieniem ukończymy w ogóle ten scenariusz? 7 minut, 8. Ciekawe. Coraz mniej punktów dostaję, oczywiście. Ojej, źle. Zagapiłem na punkty, nie? Jak to mniej punktów dostaję? Nie spojrzałem się na prędkość. Mi się wydaje, że w prologu już tu była prędkość 125 na godzinę. Szczerze.
rozkład jazdy został zrobiony na prędkość 125 km na godzinę, a my możemy jechać maksymalnie 120. I dlatego mamy opóźnienie, tak mi się wydaje osobiście, bo my nabieramy opóźnienia, tak właściwie jadąc prędkością 120, a 121. My cały czas mamy coraz większe opóźnienia.
Walczy, żebyśmy nadrobili trochę czasu, no niemożliwe. Dało się.
bo za 7 minut powinniśmy być na stacji Łaszczowa Północ, ale pewnie to się przeciągnie do 10. Informacja, że zatrąbiłem w odpowiednim momencie, to się nie pojawiła. Ciekawe, czy teraz karę dostanę, czy nie. Coś się wczytuje, może już do tej Włoszczowej Północ dojeżdżamy pomału. Oczywiście na stacji zakończymy dzisiejszy odcinek i reszta trasy będzie już kolejnym. Tak, żeby też te odcinki nie były za długie. I żeby wam się nie znudziło, bo i ta średnia oglądalność wynosi zazwyczaj 2 minuty. Więc myślę, że mało osób dotrwa i tam do końca.
ta lokomotywa się buja. Śmiesznie to wygląda. Jakbyś nie zaobserwowałem nigdy, żeby aż te ci lokomotywy bujały jak jechały. No i może i to ciasne, nie wiem, nigdy nie jechałem w lokomotywie. Nie wiem. No i następny dostęp na godzinę, więc wjeżdżamy do Włoszczowej Północ. Państwo, ale w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.